Ludzie dzielą się na dwa typy. Na tych mieszkających pod ziemią, by ich bazy nie dało się znaleźć, oraz na tych budujących domki naziemne. I nie będę teraz wchodził w dyskusję, kto robi lepiej, jednak fakt jest jeden. Będąc na ziemi, jesteście bardziej narażeni na ataki innych osób na serwerze i raczej nie przepadacie za przebywaniem pod ziemią. Ale dzisiaj zmusimy widza do tego, by no jednak przebywał pod ziemią, ponieważ wrobimy go w nawiedzony, nieskończony tunel, z którego nie będzie mógł wyjść, a przynajmniej nie, dopóki ja tego nie zachcę. Witam was więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme na moim kanale. Koniecznie subskrybujcie kanał i lajkujcie. Delikatnie sobie tutaj obadałem okolice i nie ma tutaj za bardzo miejsca, gdzie byśmy mogli zrobić tunel. To znaczy, no niby tutaj, ale ten tunel ma być długi, a wiecie, no nie jakiś malutki, więc zróbmy może tak, że tutaj, zaraz, bo ten widz, aha, dobra, on jest na zewnątrz, nawet nie wiem jaki ma nick, zaraz może sprawdźmy. Lucja 11, okej. Więc jak tylko, dobra, nie wiem czy Lucja się posunie czy nie, dobra, zaryzykuję, wkopię się tutaj. Jest nice, wykopmy sobie takie zejście, coś jak typowe zejście do jaskini. Tylko że takim typowym zejściem do jaskini nie będzie, bo tak naprawdę końca nie będzie. Dobra, ja sobie tutaj cały czas wykopuję. Oczywiście, jeszcze, o nie. Ej, najgorzej. Podwodny cave. Nienawidzę podwodnych cave'ów, ale tylko przeszkadzają w budowaniu, taka prawda. Change my mind. Słyszałem, jak coś wybuchło na górze. Dobra, ja mam nadzieję, że to nie ten widz wybuchł, tylko creeper. Pozbywamy się tej wody. Uff, jeszcześ bym się umył przypadkiem. I co by się stało? Mogłoby być naprawdę niekolorowo. Nie wiem, na jaką wysokość powinniśmy to wydrążyć. Myślę, że na przykład taka wysokość powinna być już git. Okej. Ostatnia rzecz, oczywiście poprawienie tutaj sufitu. O kurde, głupia woda. Widzicie? Dlatego właśnie nie lubię wody w Minecrafcie. No i dlatego, że musiała być czystym. Weźmiemy sobie wanda, żeby teraz, słuchajcie, skopiować po prostu ten tunel, no bo chyba nie myślicie, żeby ten teleprocesor w nieskończoność budował, co nie? I zróbmy sobie na przykład stack 1000. Ej, to będzie mocne, ale uwaga. Albo dobra, najpierw stack 10, czy to zadziała? Zadziałało, dobra, zróbmy stack 1000. Let's go! Nie zlagowało to serwera. Ej, to jest tylko 1000? Serio? A nie, to jest 100. Dobra, teraz 1000. O nie, dobra, to zlagowało już trochę serwer. Ale jest git, tunel się jak najbardziej trzyma, więc możemy sobie po prostu lecieć i lecieć i lecieć i tutaj się nic nie stanie. Ej, ale w sumie nie wpadłem na jedną rzecz. Jednej rzeczy nie przemyślałem. To znaczy, ja mam tutaj jasno, bo oczywiście mam Night Vision, przez to, że jestem niewidzialny, aczkolwiek widz Night Vision mieć nie będzie. Więc zróbmy tak, doróbmy pochodnie, proszę bardzo i proszę bardzo. No nie, dobra, to musimy jednak zrobić w środku. Zróbmy je na górze, jakoś to będzie takie mniej oczywiste. Dobra, i teraz możemy sobie tutaj skopiować i na przykład dać tutaj. To jest ile klatek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, nie, 11 klatek. Okej, więc jeżeli teraz damy sobie stack 100, to będzie to równoznaczne z 1100 klatek, jeżeli moja matematyka nie zawodzi. A chyba nie zawodzi, bo lag był, no, taki w sumie normalny. Jak tutaj wygląda bez vanisha? Wygląda całkiem git. W sumie to nie jest źle. Dobra, i teraz tak. Łódce tutaj cały czas jest na górze, więc myślę, że możemy to szybko zrobić ze jej plecami, chociażby teraz. Dobra, nie patrzy się tutaj, jest git. Okej. Jest nice. Nagle po prostu dziura się pojawiła przed jej domem. No nie mówcie, że wy nie weszlibyście sprawdzić, co tam się dzieje, bo ja bym wszedł. Najlepsze jest, że kiedy ona tam wejdzie, to już szybko stamtąd nie wyjdzie. I dobra, Lucja zauważyła dziurę, podchodzi do dziury, badaj. Ona ma w ogóle żelazne rzeczy. Ej, ja myślałem, że ona trochę jest większym nubem, szczerze mówiąc, po tym domku. Co ona tu ma? No nic wielkiego. Dobra, więc wchodzi do środka. Nice. To jest o tyle dobre, że zaraz zobaczycie, co się stanie. Dobra, idzie cały czas do przodu. Może powinniśmy to zrobić na przykład na 300, żeby 3000 kratek. Dobra, zróbmy 400. 4000 kratek. Dobra, troszkę się zlagowało. W tamtą stronę dajmy teraz 100, tak żeby w drugą stronę też był ten tunel. I w drugą stronę, jak widzicie teraz, kiedy będę wracał, to ten tunel się też w tę stronę nie będzie kończył. Więc Lucja aktualnie już na zewnątrz nie wróci, ponieważ nie będzie wiedziała, no, gdzie jest jej dom. Dobra, ogarnęła, że ten tunel jest zbyt długi i wraca się. Ej, to jest najlepsze. Dobra, to może zróbmy w tamtą stronę stack 400 też, żeby ten tunel był o wiele dłuższy. Okej, 120 tysięcy bloków zostało zmienionych. Najlepsze jest to, że ona biegnie cały czas na sprincie, a zaraz ten sprint się może wyczerpać. Co robimy? Czy na przykład pozbywamy się pochodni? Ej, pochodni zniknęły. Ona, o, zauważyła to? Dobra, zauważyła. Dobra, i jeszcze te zniknijmy. Okej, jak tutaj teraz wygląda? Zrobi się tutaj nagle ciemno. Ona się próbuje wykopać w bok. O nie. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem.
Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy centralnie pod jej domem. Czy ma tu jakieś koordynaty? GM2? Nie, chodźcie, może jednak nie trzeba będzie. Co tu się dzieje? Zróbmy tak, GM2, Łucja. Okej, okay, dobra, wyłączyliśmy w tym momencie jej możliwość kopania i wychodzenia stąd. Najlepsze będzie, jak w sumie zaznaczymy ten tunel pomocy. Kurde, bo ja jej nie widzę. O, dobra, ja się obróci. Dobra, set 1. I teraz nagle ta dziura stąd znika. Ona biegnie do przodu. O, nie, wraca się. Czy ona... Nie, wróci się. Nie zauważy, że tej dziury nie ma. Ale dobra, biegnie cały czas do przodu. Wiecie co? Ja mam pomysł. Trzeba by było zrobić coś takiego, że na przykład tutaj odtąd dotąd zrobimy expand 1000D set 0. Tak samo odtąd dotąd 1000D set 0. Okej, okay, tu jest nagle coś takiego. Ona prawdopodobnie będzie widzieć te rudy. Czy ona je będzie widzieć, czy nie? Ona chciałaby je wykopać. I mam pomysł. GM0, Lucja. Dajmy jej możliwość niszczenia teraz. O, zjadła. I patrzcie, ona jak uderza, to tu znika. Ej, nigdy na to nie wpadłem, że anti-X-ray może być dobrym pomysłem na trollowanie. Ona coś tu kmini, czy ona chce tego kobla zebrać? Nie wiem. Ale na razie jest zamknięta i chyba zaczyna panikować, bo szła w tamtą stronę, czyli z powrotem do domku, a teraz się znowu tam wraca. Gdzie jest wyjście? Ona pisze sama do siebie. Jest tu ktoś? Jej na czacie pokazuje aktualnie, że nikogo nie ma, ale wiecie co? Ej, ja mam pomysła w sumie. A co jakby po drugiej stronie? Ja mam pomysła, patrzcie. Teraz robię sobie The Warden, Vanish. I okej, okay. I patrzcie, biegniemy w stronę Łucji. Łucja mnie widzi i ucieka, jak to wygląda. Yo, no teraz to ona musi zasuwać. Biegnie się, obraca, patrzcie, ja dalej biegnę. Ten warden biegnący. Ej, ale to strasznie wygląda. Co jest? Yo. Dobra, nie, Łucja tak zaczęła uciekać, że w sumie zniknęła z pola widzenia, więc teraz możemy w sumie zmienić się z powrotem w siebie. Łucja stoi i patrzy. Boże, halo. Moglibyśmy jeszcze na przykład tą ziemię zacząć zmieniać. Teraz zróbmy set 1 i 4. Okej, okay, patrzcie, nagle się tutaj dzieje coś takiego. Totalnie podłoga zaczyna się zmieniać. Ej, trochę to wygląda jakaś podłoga do tańczenia. No, ej, dobrze to wygląda. Set 1. Dobra, pyk. Pytanie, czy Łucja będzie chciała dobiec do końca? Jeżeli tak, to będzie biegła naprawdę bardzo długo. O, przebiega przez ten obszar, gdzie były światła zgaszone i nie zauważyła, że dziura, którą wykopała, zniknęła. Szkoda, ale co ja mogę powiedzieć? Możemy teraz zrobić w ten sposób, że, czekajcie, wyprzedźmy ją jeszcze trochę. Ona bardzo szybko biegnie, więc ja sobie też podlecę o wiele do przodu. I weźmy na przykład czarny konkret. Jeszcze trochę podlecę tak w razie czego. Dobra. I robimy teraz coś takiego. Będziemy teraz kopiować. Stack, nie wiem, 200 na przykład. Okej, okay, ej, i tutaj jest nagle czarny tunel. Łucja jeszcze tutaj nie dobiegła. Aj, dobiega. Właśnie idealnie. Dobra. GM3, jak to wygląda z jej perspektywy? O nie, ej, to wygląda bardzo źle. To wygląda bardzo źle. Bardzo złowrogo. Czyli jeszcze sobie dam vanisha i patrzcie, zacznę robić. Takie jakby po prostu ta czerń wychodziła i zaczynała tutaj pochłaniać wszystko. Yo. Ej, i teraz? Teraz to wygląda mózg. Ona tam po prostu wbiegła! Co jest? Okej, okay, jeżeli ona przez to chce przebiec, a zdaje się, że chce, to my szybko pojedźmy do drugiej strony, do czarnego korytarza i doróbmy tutaj tak samo, czyli jakieś takie po prostu wychodzące z ciemności cienie. O, Łucja przybiega. Dobra, udało się, jest po drugiej stronie tego tunelu. Nie wiem za bardzo, ile jeszcze tego tunelu jest przed nami, ale jedno jest pewne, ona się chyba bardzo cieszy z faktu, że przeszła ten tunel. Dobra, zróbmy następną rzecz, czyli zaznaczmy sobie tutaj taki obszar. Expand 100D, set 0. I teraz szybko zaznaczmy to i to. I zróbmy replace 0 na barrier. Że widzicie, jak ona tutaj dobiegnie. O, dobiegła. Dobra. To będzie widzieć, że tutaj nic nie ma, ale ona weszła na to. I tak, ej, co jest? Dobra, czy ja powinienem teraz to cofnąć? Nie, bo teraz to cofnę, to nas spadnie. Dobra, zrobię tak. Wpiszę dwa razy szybko undo, jeżeli przez to nie będzie przechodzić. Dobra, pyk. Okej. Okay. Nagle po prostu ziemia się znowu postawiła. Ona cały czas idzie do przodu. Dobra, to znowu ją wyprzedźmy i bądźmy kilka kroków przed nią. I ej, ja mam pomysł. Weźmy obsydian. Okej. Okay. Tylko jeszcze troszkę sobie dalej tej odlećmy, żeby na pewno Łucja nie zdążyła. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. I odpalamy po prostu portal. Gdzie jest Łucja? Czy Łucja zawróciła? Nie, Łucja idzie. Ona cały czas biegnie. Jeszcze się nie skończył głód. Ej, ale w sumie moglibyśmy jej wyczyścić na przykład ekwipunek z itemów. To by też było dobre. Patrzcie, widzi już chyba, że jest portal, ale to, co jest najlepsze, to że jak do niego dobiegnie, to ten portal nagle zgaśnie. Dobra, widzi wyjście. Znaczy, tak teoretyczne wyjście. O! Centralnie, jak ona do niego podeszła, patrzy się dziwnie, co się stało właśnie. Dobra, Łucja po prostu biegnie dalej, nie zatrzymuje się, więc chyba czas, żeby troszkę więcej klimatu się tutaj zrobiło. To teraz na przykład możemy zrobić tak, że na przykład weźmy sobie redstone'owe tutaj odtąd lampy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i zróbmy teraz tak, nie wiem, 50. Okej, okay. Jak widzicie, żeby tutaj nagle światła było coraz mniej. Tak, ej, no i tutaj jest o wiele bardziej mrocznie. Tak, tak. I z każdym kolejnym momentem
momentem będzie coraz bardziej strasznie. Wypuśćcie mnie stąd! Lucja weszła, ona już chce wrócić, to jest to, o czym wam mówiłem, ale no niestety takiej opcji na razie nie ma i to się szybko nie stanie. Zobaczmy, co jest dalej. Polećmy sobie dalej przed nią. Jeżeli wlecimy dostatecznie daleko, to będziemy mogli tutaj przytulić coś ciekawszego trochę. Ej, ja mam pomysła, co zrobimy! Tak! Tak! I na końcu tej zróbmy normalnie wyjście drzwi, okej? Okay. To będzie mega złe. Exit. O, weźmy sobie czerwony i świecący. Pyk i pyk. I Lucja to otworzy, a tam dalej to samo. Dobra, może nie to samo, tylko zróbmy tak. O kurde. Replace stone bricks. Okej, okay. I tutaj dajmy tak. I zróbmy stack 50. O, czy Lucja podbiega? Tak, słyszałem drzwi. Tak, znaczy drzwi, kroki, co ja gadam. Exit, a tutaj dalszy korytarz. Yo. Okej, okay. Przyszła dalej. Więc mamy dalej Lucję, ale przynajmniej teraz wiemy, ile mniej więcej czasu nam potrzeba na to, żeby coś przygotować, zanim ona przyjdzie. No, myślę, tak chwilę się trzeba przelecieć, żeby mieć na spokojnie jakąś może minutę, bo Lucja biegnie niewiele mniej szybko niż ja lecę, na to wychodzi. Dobra, to już się skończył korytarz, więc zróbmy sobie może jednak stack 100. I mam pomysła. Tutaj możemy zrobić... O nie, ej, to nie możemy. Czy my jesteśmy teraz w oceanie? Tak! Hey, yo! Dobra, to może jednak nie możemy tutaj nic zrobić, ale widzę tam Lucję. Widzę Lucję, która stoi, a może ktoś mnie tu usłyszy. O nie, tak, bo jestem teraz na Spectator 3. Halo? Myślisz, że to do kogoś pisze? Znaczy, no jakby, bo teraz widzi wiadomości właśnie. No, trochę zepsułem, ale może i nie. Może to będzie bardziej creepy, że to się cały czas słyszy, a nikt jej nie odpowiada. Pomoże ktoś? No halo? Ona jest zirytowana, please. No to jest to, o czym mówiłem. Wypuść mnie. Ona myśli, że pisze to o kogoś, kto ją zamknął. W sumie w teorii ma rację, ale jakby to z punktu logicznego miało wyglądać? Nie wiem. Nie znęcaj się nade mną. Ej, ja mam pomysł, ej, to jest naprawdę bardzo gruby pomysł, ale cóż, no, może się pofarci. Zróbmy tak, weźmy Soul Sanda, ej, właśnie szybko sobie włączę Vanisha, żeby nie było, że ona przyjdzie i tutaj nagle, wiecie, nagle ja sobie stoję na GM-ie. Dobra, i tutaj jest po prostu Weaver, o, akurat dobiega. Oczywiście Weaver bez dwóch głów to żaden Weaver, bo nic nie jest w stanie zrobić. Ale dobra, Lucja, widząc to, naprawdę trzyma się na baczności. No bo w końcu w tym tunelu praktycznie nic nie ma, a nagle stoi takie coś. Jak tutaj nagle postawię Weavera, to czy ona zacznie uciekać w drugą stronę? Uwaga, podchodzi, pyk. Okej, zaczęła uciekać. Oj, ona, czy ona jeszcze nie ma sprintu? Nie, ma sprint. Dobra, jak ona ucieknie, ja szybko tego, o kurde. Dobra, ona, o nie, bo nawraca, tu mam rzucony korytarz. Szybko, stack 10, dobra, pyk, stack 10, dobra, naprawione. Tutaj już dalej się kończy korytarz, Lucja tutaj biegnie, tak, biegnie, nice. Ej, naprawdę nie mam pojęcia, ile jeszcze tego zostało. Chociaż jeżeli dobiję do końca, to też to będzie w pewnym sensie śmieszne, bo będziemy mogli sobie coś fajnego wtedy przekminić. Ale dobra, ja chyba mam pomysł już, co przekminię. I to będzie mega creepy. Tylko do tego jeszcze musimy przejść trochę bardziej, bo to będzie o wiele więcej ode mnie wymagać. Dobra, jesteśmy, myślę, dość daleko. No nie powiedziałbym, ale dobra, weźmy konkreta, słuchajcie, ryzyk fizyk. Bierzemy czarne na przykład i białe. Ej, no dobra, ej, to będzie mocne. Pyk, pyk, okej. Okay. Teraz tak, że tutaj się po prostu spirala zrobiła, a odtąd dotąd replace jeden na white concrete, tutaj tak samo i tutaj tak samo. Teraz sobie to skopiujmy tak samo, jak sobie wcześniej kupywaliśmy te rzeczy i zróbmy stack 50 na przykład. O kurde. Dobra, UCI tutaj jeszcze nie ma, ale wiecie co? Dobra, to może dobrze, bo sobie możemy wymienić na przykład lampki na takie. O, stack 50, to będzie o wiele bardziej złowieszcze. Jak tutaj to wygląda? Ej, wygląda git. Ej, Lucja tu przyszła! Dobra, ja na szczęście jestem na spectatorze, więc mnie nie widać, ale właśnie o tym mówiłem. Ona naprawdę bardzo szybko tutaj biega. Nie wiem, co musi się dziać aktualnie w jej głowie. Gdybym ja znalazł takie coś na moim serwerze, to bym się zastanawiał, czy to nie jakaś sekta. Dobra, ona cały czas biegnie do przodu, więc słuchajcie, może my po prostu... Ej, ale to jest kruzacki efekt, jak się jak po prostu leci, co nie? Dobrze to wygląda, no dobrze. Czekajcie, że ja potem będę musiał usunąć cały ten tunel i tak przejść ten korytarz? Nie fajnie. No, trochę trwa ten korytarz, ale dobra, tutaj jest koniec, więc jeżeli tutaj mamy koniec, to możemy na przykład zrobić teraz deep slate-owo to. Tak, tak, tak. To będzie kozackie. Pyk, 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 pyk. No i dobra, no i nice. Teraz zróbmy sobie stack
3 na przykład i tak samo stack 3 i teraz te czerwone południe będą o wiele rzadziej. Dobra, UC to jeszcze nie przybiegła i zróbmy teraz sobie tutaj oczywiście też stack, bo ja wiem 30, dobra, niech będzie stack 30. Dobra, jak mamy to zrobione, to włączam Vanisha i teraz czekam, że jej przyjdzie Lucja. Zobaczymy gdzie... Ej, ona tu biegnie akurat! Ja mam jednak dobre wyczucie. Dobra, jak tutaj to wygląda dla Lucji, no to wygląda mega creepy, no. No idzie cały czas tego kolejny korytarz. Włączam Vanisha. Zabij mnie, proszę już coś, a nie znęcacie się nade mną. Dobra, to teraz mam pomysła. Zrobię tak. The Ender... Jak to się nazywa? Weaver Skeleton, no właśnie. Ej, i możemy tak wystraszyć, że na przykład tutaj biegnie. Ja się nagle przy nim pojawię. Pyk, pyk i zniknę. Yo, yo. Ej, to ona się zaczęła cofać. Ona teraz mnie nie widzi, co prawda. Ale czekajcie, mogę na przykład... Ej, jakby tak nagle za sobą usłyszała kroki. Czy ona usłyszy kroki w ogóle? Biegnę za nią. Nie, ona chyba nie słyszy moich kroków. Ona chyba słyszy niestety tylko swoje kroki. A nie, widzi. Yo, ej, Weaver Skeleton bez miecza wygląda jak jakiś potwór. Dobra, ona się cały czas odwraca. Ja teraz sobie włączę Vanisha. Zamienię się. Myśli chyba, że mnie zgubiła w tym momencie. I teraz by chyba wypadało, żeby... Ej, znowu ją jakoś strolujmy. Ja wiem jak. Nie, to będzie mega złe. To będzie naprawdę mega, mega złe. Dobra, ale kurde, dobra. Możemy to zrobić. Bierzemy sobie ladder. Okej, żeby to wyglądało po prostu jakieś... O nie, bo tutaj też jest jakaś woda, kurde. Ej, tu jest koniec tunelu już. Dobra, i tutaj zrobimy takie wyjście. Kurde. Dobra, i dajemy tabliczkę. Brak wyjścia. Dobra, dajemy sobie też czerwone i na glow, żeby to się świeciło w ciemności. Pyk. No i Lucja tutaj zaraz powinna już dobiec w sumie. Tak, dobra, Lucja już tutaj dobiega, więc jest gotowa. Ocenia, że trochę ją teraz totalnie poryje. Znaczy, to w końcu wygląda jak koniec tunelu, tak? A tutaj jednak nie. Tutaj jednak brak wyjścia. Patrzcie, ona wychodzi. Że nawet ona nie myśli, gdzie idzie. Brak wyjścia, no i tyle. Aż spadła, aż puściła spację. Ona co, jakiś kwiatek tutaj wyrzuciła? Co jest nie tak, Łuce? Co to za kwiatek? Ej, to jest ten kwiatek, który zebrała przy wejściu? Ten leżał kwiatek, który rozwaliłem niechcący. Kurde, ej, wiecie co? By było najlepsze. Ja tu usunę tą tabliczkę. Kurde, teraz nie wiem, jak to zrobić, bo ona chodzi góra-dół. Dobra, idź w drugą stronę. Dobra, i oświetlmy to teraz, żeby ona zobaczyła tutaj, że jest nagle światło się pojawiło. Tej światła nie było, wam przypominam. Ja widzę, bo mam Vanisha. Zawróci i będzie tą całą drogę szła z powrotem. No tak, ona idzie tą całą drogę z powrotem. Po prostu. No to tutaj w razie czego to po prostu się tego pozbędziemy. Zaznaczmy sobie tutaj ten tunel. Ja mam pomysł. Już możemy się go w sumie powoli pozbywać. Chociaż nie możemy, no bo to średnie będzie. Ale dobra, słuchajcie, przechodzimy delikatnie krok dalej i żeby zrobić krok dalej, o którym mówię, musimy najpierw oddalić się od niej, no trochę znacząco, bo to teraz od niej będzie wymagało troszeczkę więcej pracy i weźmy sobie Może tutaj, dobra, tutaj będzie git. Weźmy sobie, o, zróbmy może tak. Ej, tak, na rozstaju dróg stoi dobry. Nawet nie wiem, jak to leciało w sumie. Teraz zróbmy stack 300, okej. Albo tutaj z drugiej strony na przykład zrobimy jej dwie opcje. Zrobimy pyk, tutaj korytarz. Dobra, bo ja tutaj się tak nad tym spuszczam, a tutaj nie ma totalnie, wiecie, czasu. I zróbmy lawa, okej. I zróbmy tutaj takie coś. I tabliczkę po środku. Wybierz drogę. Dobra, i zróbmy dwie strzałki. Pyk. Dobra, teraz dajmy to i glow. Cyk. Dobra, nice. Ej, bo tutaj się potwory zaczęły respirować. Tak, bo tam nie ma oświetlenia. Dobra, jesteśmy gotowi. Gdzie jest Lucja? Ej, Lucja tu... Patrzcie, ja mam jakiś idealny timing na dzisiejszym odcinku. Czyli teraz będzie miała do wyboru albo iść w totalnie czarny tunel, albo tutaj wskoczyć w lawę. Nie, no raczej nie wskoczy w lawę. No, nie. A tam jeszcze moby na nim czekają. O kurde. No to jest troszeczkę patowa sytuacja w tym momencie, ale co ja mogę zrobić? Dawaj, Lucja, co wybierasz? Drogę w prawo przez moby? Dobra, ona wybrała drogę przez moby. A nie, bo ona widzi, że szkielet, co jest? Czemu nas wskoczyła do tej lawy? Czemu nas wskoczyła do tej lawy? Uciekałem przed szkieletem! To nie miało sensu? Co? Czy ona stwierdziła, że to już po prostu... Że ona jeszcze kicha po prostu? Nie wiem, chyba jakby taka sugestia się nasuwa? No cóż, jakby to powiedzieć. Zostawcie łapkę w górę, oddam jej itemy.